Dzień dobry wszystkim, tutaj Kosa Games. To jest gra Loadout, a tutaj chciałbym przedstawić wam właśnie, jak ona wygląda. Więc tak, zacznijmy od prawej strony. Tutaj oczywiście są interaktywne przyciski, które pozwolą nam tak. Pierwszy od prawej strony pozwoli nam wyjść z gry. Dalej mamy tak, zmień ustawienia, zarządzaj znajomymi oraz kredyty. Dalej mamy już nieco bardziej ważne rzeczy, jeżeli o to chodzi, dotyczące rozgrywki oczywiście. Mamy tak, pierwszy od prawej strony to jest sklep, w którym znajdują się mikropłatności, pomagające nam albo podwyższające razy dwa nasz exp, który widzimy tutaj, space bucks, czyli to są pieniądze, które są używane, które tutaj mamy wypisane, redeem code, to nawet nie wiem do czego to służy, ale jak już sobie pobierzecie tą grę, to zobaczycie. W polecanych, tak, sprawdź nasze pakiety startowe, czyli pewnie powiększone exp, więcej, jakieś tam monety na start. No właśnie, to chyba tyle. No i to są kategorie polecane, przyspieszenie expa, no i to są właśnie te doładowania. Tutaj można właśnie doładować sobie nasze konto z pieniędzmi. Tutaj przedstawiony. Dobra, dalej to jest drzewko rozwoju. Tak, mamy tutaj 5 kategorii. Pierwsza od góry to strzelba. Strzelająca pociskami z prochu, zawartość proch. No i tak, możemy to rozbudować na różne sposoby. Tak, pierwszy to jest życie w płynie, czyli dodaje zdrowie nam. Tak, leczy graczy z drużyny, przywracając punkty życia maksymalnie do 150%. Jeżeli mamy ładunek Tesla, czyli powoduje obrażenia elektryczne od może oraz może przeskakiwać na pobliskich przeciwników, czyli strzelimy w jednego przeciwnika i przejdzie na drugiego, trzeciego i tak dalej. Z tej mam tak, jeżeli tutaj doładujemy sobie, tu są pieniądze, które mamy w grze zdobywając od po prostu za grę, rozgrywka różnego rodzaju. Tutaj możemy sobie po prostu wziąć to, zainwestować na to, gdy życie wpłynie. Właśnie tak jak przeczytałem wcześniej, leczy graczy z drużyny i tak dalej. Jeżeli to rozbudujemy, przejdzie nam na to i będziemy mogli odblokować ten nektar. To jest następne ulepszenie. Wspomóc siebie albo swoich przyjaciół. Zwiększy to waszą siłę oraz prędkość. Tak, i to jest koszt 3000. Dalej mamy wyrzutnie, które jest na tej samej zasadzie. Też są rozbudowy naszego ładunku, prochów, różnych ładunek Tesli. Znowu rozgałęziacz, takie drzewo rozwoju, rozgałęzienie. Albo idziemy w to, albo idziemy w to. Chociaż można, nie wiem, czy można w to i w to naraz iść, ale chyba podejrzewam, że nie można. Bo teraz w tym momencie nie mam akurat tak do wystarczającej ilości środków, żeby to odblokować. Tak, lufa, to jest następna rozbudowa, możemy trzylufową broń zrobić lub czterolufową, lub pięcio, sześcio lutowy, tak, lufowy. Tutaj mamy top, czyli jedna wielka i możemy z tej jednej wielkiej zrobić jeszcze większą, czyli ciężką lufę. Przedwoju beczkę, czyli to jest taka jakby ciężka razy dwa, tak, lufa taka duża. Dalej mamy kolbę, która pewnie pomaga nam w celności. Nie, celownik to tu jest celność. To pewnie jest, że jest odrzut, zależny od odrzutu, tak. Wytłumiona, aluminiowa, bezodrzutowa. No i tu jest celownik, spust oraz tor lotu. Także pocisk, detonator, typ ładunku. Przejdźmy do następnego, czyli schowek. W schowku mamy tak, to jest moja nazwa użytkownika, jeżeli ktoś by miał chęć zagrać, to macie tutaj właśnie. Poniżej mamy doświadczenie, który mam level, ile mi braknie doświadczenia do następnego levela. Tutaj mamy drzewko rozwoju progress, czyli to jest
ile broni procentowo używam oraz ile tam trafień, tak i dalej. Tutaj mamy statystyki, czyli za ile mam zabójstw, ile asyst, minutowa punktacja, spędzony czas w grze, stosunek zbójstwa, czyli zabójstw, ile zgonów, stosunek zwycięstw oraz przegranych. Dalej mamy statystyki i tak, są zabójstwa, twoje śmierci, stosunek bójstw, no to jest praktycznie to samo co w podsumowaniu, tylko są bardziej dokładne statystyki mojego konta. Tu jest awatar, który mogę sobie zmienić, może być taki, taki, taki oraz są dalsze, które się odblokowują pod wpływem dalszego levela, większego poziomu, a poniżej mamy płatne, na przykład awatary. Mogę sobie jeszcze ten ustawić, tego już właśnie muszę zapłacić tymi premium, właśnie tymi mikropłatnościami. No i dalsze, i to są dalsze. No i tak, dobra, przejdźmy dalej, nasz rzemieślnik. Tutaj mamy nasze postacie, które możemy sobie edytować. W jaki sposób możemy tutaj wybrać, oraz tutaj są różne dodatki. Jakieś okulary na głowie, no, takie włosy na przykład, opaski, broda, maska na twarz, wszelaka od bandam po zwykłe maski, tutaj mam okulary, dalej mamy, możemy sobie zamontować do postaci cygaro, ale to wszystko jest właśnie z mikropłatności, jeżeli chcemy sobie ulepszyć daną postać, bo jeżeli chodzi o garderobę, no to tutaj właśnie musimy za to zapłacić jakąś tam kwotę. No i to samo się tyczy do tej oraz do tej postaci. No, przejdźmy dalej. Mamy tutaj wyposażenie. Tak, wyrzuć, bo jakieś tam zmiany zrobiłem. Dobra. Tak, wyposażenie to jest tak. Dzida, czyli moja pierwsza broń, czyli rakietnica, wyrzutnia rakiet. Tu są od razu wypisane ulepszenie, jakie mam, napalm. Tutaj jest Alodias, czyli druga moja broń. Tu są oczywiście nazwy, jeżeli chodzi o to, to możemy sobie samemu zmieniać do danej broni. I ona jest na proch. To jest broń pulsacyjna, ona wypuszcza takie kulki jakby z kolcami, które przyczepiają się do przeciwnika. I tak, niżej mamy broń dodatkową, czyli koleżanka wieżyczka, taką sobie ustawiłem, że pod wpływem naciśnięcia przycisku C na klawiaturze możemy ją rozstawić i ona będzie nam pomagać w różny sposób. Będzie strzelać do przeciwników, może obronić na przykład punkt kontrolny, nie pozwolić zabrać młot, bo jest taka możliwość, jest taki po prostu tryb, tak? Dobra, przejdźmy dalej. Mamy tutaj rusznikarstwo, są wszelakie bronie oraz sloty na bronie, które odblokowują się pod wpływem danego levela, poziomu, który zdobędziemy. No i niżej mamy trzy sloty, które odblokować trzeba poprzez właśnie te tutaj mikropłatności. Dalej tak samo, możemy mieć tyle, ile tutaj jest tych slotów. Statystyki, tutaj to pewnie są sloty albo o coś takiego chodzi. Tutaj mamy walcz, czyli chyba najważniejsza tutaj zakładka z tego wszystkiego. Mamy tutaj tryb normalny, przeciwko ludziom lub współpraca z ludźmi na boty. Czyli musimy zabijać jednostki kierowane przez komputer. Tak. Wymagający, czyli wystawa gry, czyli odegrać mecz rankingowy zagłada. Czyli to jest pod wpływem właśnie zabójstw przeciwników, którzy mają w rankingu, są na tym samym poziomie lub niższym, lub takim wyższym, ale dostosowanym przez komputer, tak by rankingowo byli ludzie praktycznie w tym samym poziomie, co ty jesteś. Więc większy level, tak, i o to chodzi.
możemy stworzyć sobie grę, a tu możemy znaleźć mecz. No i dobra, cofamy się do strony głównej, no i to by było chyba na tyle, na ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. To na razie i cześć.